Karolina, ty coś do mnie dzisiaj masz. Przed chwilą mi skakałaś na banana, chciałaś jeździć. Ja, przesunę, no o co ci chodzi, zakochałaś się? Adaś, tak to jeszcze nie było, żebyś ty po stołach lotał, co? I tańczył tutaj. Patrzcie, jest to na pewno obrzydliwe dla co niektórych, ale jak macie indyki z taką chorobą, musicie, słuchajcie, po pierwsze mu to wycisnąć. Zobaczcie, jak mu już ta lewa strona zeszła, już nie ma takiej guli. Kicia patrzy na Adasia. Adaś, ja będę przejmował za chwilę te wszystkie towary, które ty konsumujesz. Od jednego smaczka do drugiego idziesz. No i Maciuś przyszedł. Zobacz, jak on pożera te skóry, czy co to są te tłuszcze z tych żeber świńskich. No, masz ten instynkt. Idziesz jak taka pantera czarna. Patrz, jak przemyka tam. Myszka, babka Renatka leży. Ja pierniczę. Ej, żyjesz? Kurde, ona zaś się położyła. I ona zaś nie ma siły, myszka, chyba wstać. Zobacz, nogami przebiera. Czekaj, pomożemy jej wstać. Chodź. Słyszycie ten świński kwik? Ludzie kochani, słuchajcie, ja już tutaj wcześniej, przed chwilą byłem, bo musiałem to wszystko pomyć, te stoły były tak obombane przez skóry, to koryto jeszcze musiałem doprowadzić do stanu normalności, tu jeszcze z węża kapie na dowód mojej obecności. Słuchajcie, ten stół musiałem przemyć, te wszystkie przyrządy, narzędzia, nawet tego buraka musiałem umyć, bo cały był też obombany. Od wczoraj został tutaj cały i indyki i inne też kuraki go tak wydziobały. Dzisiaj go damy do woliery dla karzełków babciatych, ażeby go dokończyły. Świnie tutaj tańczą jakieś świńskie tango, ale czemu tak przyjdzie, domagacie się tego jedzenia. Dobra, myszka dobrze się czuje, tableteczkę przed chwilą dostała, faflot też jej tutaj towarzyszy. No i fajnie, myszka, jeszcze tylko chyba 11 dni, wiesz, będziesz dostawać te tabletki, one są trochę gorzkie, ale wszystko ci przyjdzie, przejdzie, oby nic nie przyszło, wiesz, nowego, no, bo ja już głupoty gadam. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Mysiu, że 12 dni trwa po prostu zabicie tej choroby kleszczowej, co ty masz w sobie. Patrzcie, co ten Maciuś zajada. Pokazuj, no. Tylko nie drapnij myszki w nosa. Patrzcie. Kot wegetarianin je po prostu ziemniaczki i czerwoną kapustę. I tutaj drugi wegetarianin też po prostu pyrki zajada. I powiedzcie mi teraz tak, czy ktoś mu to każe jeść? Tu jest mięso, tutaj jest mnóstwo kości, gotowane mięsko można stąd wyrywać tym kocim pyszczkiem. No i co dali? No ale one, te zwierzaki preferują warzywka. Uzupełniają sobie po prostu jakąś tą dietę po swojemu i tyle. Patrzcie ty, oni normalnie w szeregu stoją jak żołnierze i wyzywają na tego gospodarza. Teraz, teraz, teraz. Idziemy zaraz do nich, słuchajcie, ale chociaż tak tylko na pogawędkę, bo będę im robił wyżerkę tutaj, słuchajcie, w tym oto pomieszczeniu, chciałem powiedzieć, na tym oto tutaj terytorium. Idziemy, słuchajcie, chwilę pogadać z kuskami. Czekaj. Chłopcy balerony, tutaj chciałem wam powiedzieć, że tytuł tego dzisiejszego odcinka to będzie chyba Jaruś Przemijanie, wiesz? A czemu przemijanie? Bo ta babunia nasza, Renatka, jej życie powoli przemija. Ona ma coraz mniej sił. Dlaczego mnie, Marcelina, gryziesz zaś po dupsku? A ta się drapie. Coraz mniej ta kuska ma sił i słuchajcie, są takie momenty, że jak ona się położy, to znaczy, że ona się położy i po prostu nie można jej, nie może wstać, trzeba ją podnosić. Tobie będziemy dzisiaj ściągać tą perukę. Patrzcie, no idzie do nas ta Renatka. Jak ja przyszedłem dzisiaj rano tutaj, to ona na boku leżała tutaj, pod tym paśnikiem i robiła takie me. A teraz idziesz jak panienka. Słuchajcie, będę musiał ją jakoś odizolować. Ciągniesz jakiś sznurek za sobą. Czekaj, no. Daj no tą raciczkę biedną, małą.
taka już jesteś staruszka, niedołężna. Ja ją, słuchajcie, staram się jakoś tak lepiej traktować. Ona dostaje ode mnie z ręki lepsze jakieś smaczki. Marcelina, ty coś do mnie dzisiaj masz. Przed chwilą mi skakałaś na barana, chciałaś jeździć. Ja cię sunę, no o co ci chodzi? Zakochałaś się w tym gospodarzu? O, a ta się świgła. Nasza loszka, tak zwany nasz knurek Jurek. Słuchajcie, ja na niego mówię knurek Jurek, bo kiedyś na początku, jak dostałem tą świnkę od widza, a i wiele innych, bo te wszystkie praktycznie tutaj są od widza, tylko ten mały Gucio jest z innej lokalizacji, no to jak Dawid nam przywiózł te świnki, pozdrawiam ciebie Dawid i twoją małą córeczkę, bo przyjechałeś z nią tutaj kiedyś, ja myślałem, że to jest knurek i nawet pod ogon nie zaglądałem, ani nigdzie i no, żyłem z takim przekonaniem, aż kiedyś tu ją drapię, mówię, kurde, tutaj jakieś cyce tylko i nic więcej. Proszę, a to jest loszka, no ale imię już zostało i trudno. Dobra, kto tu jeszcze przychodzi na pieszczoty? My przeszliśmy do kuza, epizod świński trwa. No dobra, ale jak ta świnka tak uwielbia po tym brzuszku, to co jej zrobisz? Zobacz, całują się nawet siostry dwie, jedna drugą wącha. Patrzcie, tu ją podrapie i ona już te brzusz wszystko kładzie i już na błek się świgo. O, i daje brzucha do tarmoszenia. Patrzcie, faflota, jaki zazdrosny, jak patrzy na to wszystko. No, nie smutny, że gospodarz świnki głaszcze, a jego nie. Ale jak go głaskać, jak on się tak świgo? Pogłaszczę cię za chwilę, dobrze? Dostaniesz szansę, zobaczymy, jak się będziesz zachowywał. Jery, aha, tutaj, no. Aha, pani już wstaje, dobra, już pani się tutaj nudzi. Dobra, też tutaj po tej klatce piersiowej damy tych pieszczot. Ale masz te świńskie podgardle, ludzie kochani. A ty masz tutaj, kurde, taką brodę jak koza. Patrzcie to. Dobra, palucha do ucha, bo wy też tak lubicie. Tam na pewno w tych uchach, w tych uszach was swędzi. Ja wam wszędzie muszę zajrzeć, może w tamte tereny nie będę zaglądał, co tam jest pod ogonkiem. Ostatnio kotek się tym ogonkiem bawił, jak taką myszką sztuczną. Ja cię sunę. Dobra. Ciekawe, czy któraś z was jest prośna, bo ten knurek Jurek tak zwany, ta loszka, ona jest taka gruba, że matko święto. Wczoraj impregnowałem, słuchajcie, ten spichlerz na siano. Nie wiem, czy nie będę czasami jeszcze poprawiał, ale to na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj czeka nas inna robota. Co me? No stoi rozżalony, czeko, nie? A masz tam siano, masz dojście przez te szczeble do siana, a ty byś oczywiście chciał nie wiadomo co, nie? Rozpieszczony koziołek. No i dobra, słuchajcie, o, tutaj jest jeszcze świnka Ewelinka. Pokaż, no, mały Adasiu, czy ci przeszło, czy ci zeszło to brudno od impregnatu. Nie za bardzo, ale widziałem po naszej malwince, po kózce całej białej, bo ona miała tego ryjka koziego, wczoraj całego brudnego, że jej przeszło. Gdzieś wytarła sobie tego pyska, a ty, no to będziesz łaził przez jakiś czas taki. Rok temu też tak było, żeś się opierniczył i później ci to wszystko przeszło. A ta co robi, słuchajcie, ta koza ma w ogóle 4 sutki. Jesteś niezły mutant. Wszyscy myśleli, że ty jesteś w ciąży, a myśmy pojechali do weterynarza i się w ogóle okazało, słuchajcie, weterynarz odpalił. O, widzicie, czysto ma w miarę tą twarz ta malwinka. Weterynarz odpalił. No pokaż, no się, no. No, przeszło ci trochę. Słuchajcie, w stosunku do tej kozy weterynarz odpalił USG, próbował ją tam przebadać, a on mówi, ja pierniczę, co ta koza taka tłusta jest, czy co? Że normalnie fale, te radiowe fale, czy jakie to są w tym USG, nie przeszły przez jej brzuch i nic nie było widać, co w środku. Doktor poszedł po drugie USG, bo to było takie przenośne, plenerowe i też tam nic nie było widać. I on mówi do mnie, ja ci nic nie powiem, gospodarzu, czy ta koza jest w ciąży, mogę ją tylko obmacać. No i obmacał ją i stwierdził, że raczej nie, ale przecież ta koza jest coraz grubsza. Renatka, fajnie, że tutaj się kręcisz, wiesz, pójdziemy później na łąkę, bo ty tylko czekasz na tą zieleninkę, nie? Jakieś liście suche wyżerasz, łazisz tam pod tymi drzewami i polujesz. Dobra, mały Monte, on się trochę zrobił, słuchajcie, taki bojaźliwy, z tego względu, że też kiedyś coś go chwytało i dostawał bardzo szczypiące zaszczyki i stwierdził, że człowiek od tamtej pory będzie mu się kojarzył z bólem. Jaruś, nie? On nie wie nawet, że myśmy mu życie uratowali.
bali. Ojeju, myszka nawet tutaj wyjada sobie gnotki, liże. Dobrze, ładnie sobie wyjada, ja nie będę wyzywał. Wszystko gra i buczy. Ładnie jedz, żebyś ty tylko zdrowa była. Weź sobie może takiego, o, jednego gnotka. Zamoc sobie w tym sosiku z ziemniaczkami. Bazę musisz sobie gdzieś zrobić, wiesz? I gdzieś to sobie po prostu przerobić po swojemu. Dobrze, drodzy państwo, czas najwyższy wziąć się za robotę. Zrobiliśmy mały obchód, wiemy o co chodzi. Na tym podwórku kozioświńskim. A tymczasem, słuchajcie, bierzemy to koryto i jedziemy z nim tutaj. Wierzcie mi, że ja dzisiaj chciałem już ubrać gumiaki. Chociaż chodzenie w tych gumiakach dla mnie to jest jak za karę. Ale nie mogłem ich znaleźć. Takie błocisko. Nieźle nam się ta jesień po prostu z nami przywitała, wiecie? Jedną wielką pluchą, zimniskiem, wietrzyskiem. No, zimno strasznie. No i deszczem przede wszystkim. Przez to mamy takie warunki, jakie mamy. Mysiusia jeszcze gnotki zajada, a my byśmy coś, słuchajcie, zaproponowali świnkom. Jedno wiaderko będzie dla nich. I później wieczorem jeszcze damy im najwyżej główkę od kapusty albo buraka pastewnego. Dietetycznie musi być, a nie, słuchajcie, że świnie, tym bardziej to są miniaturki, one nie mogą tak dużo jeść, bo zaraz z nich wyrosną mutanty. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo nie chodzi o to, Zbiniu, nie wyzywaj, nie chodzi o to, żeby świnki tutaj głodzić, nie, czy coś, ale moje założenie jest takie, żeby przede wszystkim nie przekarmiać. Dobra, dostaną one jeszcze. Kurde, wygląda to jak na jakimś stole operacyjnym. Dostaną one jeszcze jedną taką chochlę. Czekajcie, zamykam, bo później tu kury nawskakują. Będą bombać tam, jeść i bombać. Jedną stroną ciała wpuszczać żarcie, a drugą wypuszczać. Dostaną one jeszcze jedną taką chochlę. Po prostu przężytka, moi drodzy. I już za chwilę je wypuszczamy. Ładnie to wszystko kolorowo wygląda. Moi drodzy, zmierzamy do tej furteczki. Ja pierdziele, patrzcie, jakie tu jest bagno. Dobra, świniaki, pokazywać, czy wam czasami piana ze wścieklizny nie leci z tych pysków, z tych ryjów świńskich. I wypuszczamy was, patrz, kurtkę patrzy po prostu podważyć jedna z drugą. Adaś, też tu dzisiaj wchodzisz? No dobra, to chodź, będziesz miał kozi dzień dziecka. Dali, let's go. Dobra, ale Maryśka zostaje. Później damy jeszcze, słuchajcie, babci Renatce naszej trochę smakołyków z tych wiader, co zostały. No i dobra. Patrzcie tego Adasia. On po prostu tak upodobał sobie to przężytko. No, ale zapewne będzie za chwilę jeszcze ziemniaczki jakieś wyjadał i te wszystkie suróweczki. Co tu jeszcze mamy? Pomidor, ogórek. Myszka przyszła powąchać, o co tu chodzi. Sałaty trochę. Dobra, świnka Marcelinka radzi sobie świetnie. Słuchajcie, wczoraj się tak zdenerwowałem, że wszystkie kury, uciekinierki, które śpią mi po tych krzojdach tutaj, wyzbierałem, ale widzę, że te dwa sprytne koguciki, karzełka, babcia tego, gdzieś się uchowały. Jeden łazi tu, a drugi gdzie łazi? Tu się kręci. O! Ładny jesteś, kurde, Wojtek, powiem ci, całkiem. Dobra, tymczasem świńska uczta trwa. Moi drodzy, to się zakończy. Będziemy wtedy decydować, czy należy wyczyścić to korytko przed nakarmieniem ptaków, czy nie. Jeżeli nie, no to nie. Będziemy wypuszczać tych wszystkich pierzastych, a jeżeli tak, to szybko przepłuczemy i wtedy też ich wypuścimy. Co tu jeszcze jest? Jakieś szynki, szyneczki w oczku trochę. Ja pierniczę. Tutaj też jakiś blok mięsny. Myszka, a gdzie masz w ogóle swoją siorę, co? Ona ma swój świat, czy o co tu chodzi? Czekaj, gdzie ona się kręci? Tutaj tylko Maciuś wyjada, ale widzę, że właśnie przed chwilą spadł mu gnotek w to błoto, a on nie chce w tym mokrym stać. Masz, Maciusiu, tutaj jakoś ci to sklinuje, co? I będziesz po prostu to przerabiał. Dali, raz, nie patrz na myszkę, nie bój się. Albo myszka jednak chce mu to wziąć. To chodź tu do góry, do tego drugiego kotka. Ta nasza mała Mimi też tutaj jest. Maciuś, no musisz sobie jakoś poradzić, kurde, chłopie kochany. Co ja mam ci tutaj zrobić? Ja was nie będę karmił, przecież z ręki macie swoje chyba rozumy, co nie? Patrz, no myszka po stołach biega. Dobra, słuchajcie, to jest taka ławka. Ona tutaj na chwilę miała być, bo była imprezka, było ognisko i tutaj ze zwierzętami przebywaliśmy, my ludzie. Zwierzęta patrzyli na nas jak na kosmitów. No i tak ta ławka, słuchajcie, tutaj została. Ale nawet pasuje tutaj, bez niej byłoby
trochę łyso. Ja też niekiedy tam usiądę, mam swoje jakieś przemyślenia, rachunki sumienia i wyrzuty sumienia nawet niekiedy. Coś tam zaplanuję, jakieś tabliczki dla patronów wypiszę i gra muzyka. Dobra, świńskie apetyty dopisują. A to towarzystwo pierzaste już się nie może doczekać. Za chwilę przyjdę do was. Albo czekajcie, już idę. Muszę zawsze tutaj ich tak odgonić, słuchajcie, nogą, bo one uciekają. A nie o to tu chodzi, żebyście uciekły. Jeszcze to było cisko. Co ja chciałem? Aha. Te wasze tacki zawsze rano zabieram i je trzeba przepłukać. One już myślą, że żarcie przyszło. Ale miałem, słuchajcie, wczoraj epizod. Ciekawe, czy ta kura jeszcze tu siedzi na tych jajach. Wczoraj tu jaja sprawdzałem, bo się już dawno powinny wyknąć. I wybuchły mi w papę. Uciekła ta kura, ale tu jeszcze jedno jajo jest. Mam nadzieję, że jak je dotknę, to mi nie wybombie w mordę. Biorę te tacki i wychodzę stąd. Dobra, stanowisko wyżerkowe, to znaczy wyżerkowe, gastronomiczne, to jest stanowisko gospodarza. Mamy praktycznie przyszykowane. Przyniosłem wszystkie te wiadra, przyniosłem w ten czas również te umyte przed chwilą wręcz tace wyżerkowe, karzełkowo-łapciatowe. I taką, słuchajcie, szczotkę ryżową sobie zorganizowałem, ażeby tego buraka, co go tutaj przyniosłem, tak, jak przyjdzie na niego pora, z tego piochu go tutaj, kurka wodna, wyczesać. Chociaż nie wiem, czy to jest sens, bo ten burak będzie przeznaczony raczej dla ptasiorów. Ja wczoraj dałem takiego buraka świniom i go trochę oskrobałem z tego piachu, żeby kurde świniom w zębach nie zgrzytało, bo one zaraz będą miały szkliwo poranione i szybciej im się pojawi próchnica. Chociaż one są takie wariatki, słuchajcie, że one kamienie wygrzebują normalnie nosami z piochu i żrą te kamienie. Ja aż słyszę niekiedy, jak po prostu tak chwarczy im w zębach, żrą kamienie na miał normalnie. Nie wiem, czy taki zwykły polny kamień, czy bardziej taka jakaś szlaka. Chyba bardziej takie jakieś węglopodobne elementy. Przyszedł tutaj nasz koziołek, a co by on jeszcze chciał? Chodź no chłopcze kochany, tutaj na ten wyżerkowy stół. I pokazuj, na co ty będziesz miał apetyt. Adaś, tak to jeszcze nie było, żebyś ty po stołach lotał, co? I tańczył tutaj. Na kapustkę ma ochotę. No i bardzo proszę. Dobra. Ja mu trochę krzywdę zrobiłem, słuchajcie, bo swego czasu nauczyłem go tutaj wyżerać. On był tak, jakby to powiedzieć, wyróżniany. No bo on taki mi się kochany wydawał, wiecie, jeden, jedyny nasz po tej Marysi z biednej, bez jednej nogi synuć. On był taki malutki, ja go tak faworyzowałem, a później go przegnałem, bo zaczął się zabierać za drzewka, słuchajcie. Tutaj wszędzie są posadzone jakieś drzewka. Na wiosce tutaj będzie naprawdę fajnie, elegancko, zielono. Tu drzewko, tam drzewko, tu drzewko i tu drzewko. I kurde, jeszcze tutaj drzewo. Tutaj jakiś dąb, te wszystkie dęby trochę za szybko weszły w stan wegetatywny, ale mam nadzieję, że przeżyją, bo te wszystkie gałązki, one mają nie takie wyschnięte na wiór, ale takie jędrne, wiecie, także one śpią, można by powiedzieć, mam nadzieję, że się obudzą. Tam też jest mnóstwo drzew posadzonych, tu też jest dąb, tam jest dąb, jakieś nie wiadomo co to są, jakieś jesiony czy coś, klony jesionolistne. Dobrze, Adasiu, wyjadasz teraz sobie tych ziemniaczków tutaj z kaszą jęczmienną gotowaną, tylko uważaj, żebyś liścia laurowego nie zeżar, bo będziesz wiuką. Bo to takie gorzkie. Dobra, chłopaku, jak chcesz, to sobie tutaj bądź, dobrze? A ja będę robił w międzyczasie wyżerkę dla karzełków łapciatych. Ty no, chłopaku, obserwuj. Tylko nie podjadaj za dużo, dobra? Żeby nie było, że ja będę dokładał w nieskończoność. Dobra, słuchajcie, tych ziemniaczków trzeba tu zapodać. Tej czerwonej kapusty, jakieś tutaj jeszcze się chwarszczą i te skorupki od jajek. Dobra, to wszystko pójdzie na recykling.
i karzełki łapciate może będą znosić jajka, chociaż słuchajcie, to nie są, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, nioski, żeby bombały jajami cały rok. One po prostu, jak jest sezon wiosenno-letni i tak trochę jesienny też, no to znoszą jaja, a zimą na pewno będzie wegetacja w tym temacie. Dobra, słuchajcie, sięgam tutaj jeszcze po tą kaszę jęczmienną i myślę, że z tego mokrego materiału wystarczy dla tych karzełków łapciatych. I teraz, moi drodzy, tak, poproszymy im to standardowo jedną kocheleczką tego zboża. Już widzę tego Adasia, co on będzie tutaj robił. Dobrze, że jesteś na tyle jeszcze kulturalny, że nie łazisz po tych tackach, ale widzicie, jak to szybko wykrakałem? No bo on podąża po prostu za tą chochlą. Chłopcze kochany, poczekaj, tu ci wsypię i jo idę, a ty tutaj rób jakieś tutaj swoje porządki, dobra? Korzystaj, póki mnie nie ma i nikt cię nie będzie wyzywał. Okej, okay, lecimy. A jak tam świniaki? O kurde, puste koryto, to za chwilę robicie świńskie aliwederczy mi stąd, tam na kozie podwórko, tam do tyłu nory kopać, a nie tutaj z ptakami czasami. Kurde, bo później te ptaki łażą w tym waszym syfie, tak? To na pewno nie będzie. Dobra, proszę bardzo, jedna taca tutaj, druga tutaj i pokazywać, o co tu chodzi. Indyk, o kurde, już w tym momencie masz wyciskane te zatoki, bo tobie się to wszystko tam tak stwardnieje i nie dosz rady się, chłopcze kochany, wysmarkać. Słuchajcie, patrzcie, gołąbki nawet sobie ładnie podleciały. Widzicie, jak w zgodzie wyżerają z tymi kurkami? Nie ma tutaj żadnego problemu. Gabarytowo są praktycznie takie same. Tutaj też reszta gwardii indyczej pokonuje te pyszności i gra muzyka. O kurde, będę musiał za jakiś czas wziąć się za przeróbkę tego dachu, bo jak mocniej popada, to mi się woda tutaj zastaje. Będę musiał w ogóle ten dach rozebrać i zrobić po prostu normalny skos, bo ja mam teraz skos na środku tylko, ale to jest takie prowizoryczne tylko. Dobra, gdzie jest ten kolega, co jemu chciałem wyciskać te gluty z nosa? Dobra, jesteś tutaj i no nie rycz, ja zobaczę, czy to po prostu dobrze idzie, czy kiepsko. Czekaj, żeby cię tutaj nie uszkodzić. Delikatnie, o widzicie, patrzcie, ja delikatnie naprawdę naduszam i nie wiem, czy to widać, ale po prostu taki glut z nosa leci. Patrzcie, jest to na pewno obrzydliwe dla co niektórych, ale jak macie indyki z taką chorobą, musicie, słuchajcie, po pierwsze mu to wycisnąć. Zobaczcie, jak mu już ta lewa strona zeszła, już nie ma takiej guli, tylko z prawej mu jeszcze zostało. I to wszystko delikatnie, ale nie na siłę, żeby mu nie połamać tam oczodołów i tak dalej, i nozdrzy. I jak to wyciśniecie, no to przede wszystkim też musicie dać lekarstwo. Albo jest na to antybiotyk, doksycyklina, albo tylozyna, albo linkosceptin. To jest na taki stan zapalny dróg oddechowych i nie tylko, i to pomaga, ale linkosceptin jest w formie zastrzyku i musicie po prostu w pierś zrobić zastrzyk taką igłą z krótką strzykawką, z krótką igłą insulinową. Najlepiej, żeby go nie przebić, żeby mu płuca nie przebić. Dobra, kolego, kurde, żebym ja takie rzeczy robił? Wychodzi, słuchajcie, ale przestaje, nie ma co na siłę mu tego wyciskać, jemu to na pewno jeszcze spłynie z tych zatok. Leć jeść, bo zaraz ci wszystko zjedzą i później będziemy cię jeszcze wyciskać. Ten twój nektar z nosa. Ja pierdziele. Dobra. Świnki zazdrosne? Czy kto tu podsłuchuje? Myszka i świnki. Knurek Jurek, za chwilę pędzisz mi stąd. Patrzcie, ja zostawiłem drzwiczki otwarte. Te kury zawsze tutaj podbiegają, bo tutaj zawsze kiełkuje coś, wiecie? No. Dobra, trzymaj się. Aha, trzeba wam jeszcze wody tutaj wyczyścić. Kurka wodna, bo nabombałyście wczoraj. Trzeba tak przegrzebać paluchami. O, i cyk, i nalatuje świeża wodzionka. I dziękuję, do widzenia. Wychodzę, przeganiamy świnki i bierzemy się za wyżerkę dla starszaków. Jak wygląda w ogóle to karmidło, to korytko? No będzie trzeba tu trochę, niestety, Lucynka i Ewelinka po was zrobić porządek, bo żeście naświniły. O! A co tak tutaj piszczysz sobie, ty świneczko, ty? Myszka podsychuje. Patrzcie, co ja gadam. Dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, Gucio, jeszcze dojadasz? Weź, chłopcze kochany. Patrz, tu zostały jakieś całe ogórki nawet. Masz ogórka, zajadaj, a ja w tym momencie czyszczę to koryto i lecimy karmić za chwilę kuraki, bo one też już na pewno dziobią drzwiczki od kurnika. Bo nie dość, że się drą, to jeszcze coś tam stuka, puka,
No. Dobra, trzeba po prostu z tej rury to potraktować i myślę, że tyle wystarczy. O, wy tu jeszcze jesteście, tutaj mała Kiciula. Przyszła nasza mała Mimi, bo ona tak dostała na imię Mimi. I mały Adaś, koziołeczek, chociaż on jest coraz większy, ale on duży nie będzie, bo to jest najmniejsza rasa kozy na świecie. Koza karłowata, miniatura holenderska tak zwana. Miniaturka, miniaturki. Miniaturka to jest jaruś, wiecie? A on jest jeszcze mniejszy. No i Maciuś przyszedł. Zobacz, jak on pożera te skóry, czy co to są te tłuszcze z tych żeber świńskich. No, masz ten instynkt. Idziesz jak taka pantera czarna, patrz jak przemyka tam. Zobacz, i tu będzie wyżerał, czy on się tu czai do skoku. Maciuś, ja cię widzę. Patrz, w locie normalnie je. Widzicie go tam? Dobra, idź chłopie kochany, radź sobie po swojemu i tyle. Kicia patrzy na Adasia. Adaś, ja będę przejmował za chwilę te wszystkie towary, które ty konsumujesz. Od jednego smaczka do drugiego idziesz, po prostu próbujesz, co ci tutaj najlepiej podejdzie, tak? Mlaszczesz tym pyskiem, no. W ogóle jakie on ma rogi. Ja jestem, co na niego patrzę, to jestem pełen podziwu, że matka natura... I co ty tu masz, jakieś sznurki w tym rogu? Że matka natura tak stworzyła to stworzenie, że jednego ma białego, drugiego czarnego. Normalnie kozi ewenement. A kto mnie tu podgryza? Świnie mnie zaczepiają, jeszcze coś ode mnie chcą. Paflot, gdzie ty byłeś? Z tyłu gdzieś łaziłeś chyba, co? Gnotka porwałeś i go z tyłu konsumowałeś. Łe, kurde, co tu się dzieje? Myszka, babka Renatka leży. Ja pierniczę. Ej, żyjesz? Kurde, ona zaś się położyła. I ona zaś nie ma siły, myszka, chyba wstać. Zobacz, nogami przebiera. Czekaj, pomożemy jej wstać. Chodź. Ja pierniczę, świnie, no idźcie no stąd. Idź, idź. Kurde, świnie też są ciekawskie, co tu się stało. Łejery. Babunia, będzie stać? Patrzcie, ona już jest naprawdę niedołężna taka. Przyszła jej córka do niej, Grażynka. Ma takie momenty ta koza, że normalnie się położy, opadnie z sił, leży i nie może wstać. Kurde, będzie trzeba, Renatka, naprawdę coś dla ciebie osobno tutaj zorganizować. Łazisz, jakaś taka, kurczę, koślawa jesteś. Tu jakieś masz w ogóle puste place na tej dupie. Kurde, ta koza to ma chyba 100 lat. Renatka, ja mam pomysł. Ty i tak nie masz z przodu w ogóle zębów, to damy cię tutaj na podwórko do kuraków. Zanim je wypuszczę, to jeszcze sobie skubniesz tych ziemniaczków i tak dalej. Dobra, słuchajcie, biorę to koryto i robię wyżerę. Chodziło mi o to, że Renatka i tak nie ma zębów, więc może tu chodzić, bo nie obeźrę tych wszystkich drzewek naokoło. Bo nie mam za bardzo miejsca, słuchajcie, dla niej, żeby ją oddzielić. No bo gdzie, Malwinka? Chyba, że ją damy tutaj. A ty jak leżysz w ogóle w tym paśniku? Chyba, że ją damy, słuchajcie, tutaj. Ona jako tako jeszcze będzie umiała tutaj wejść i jakoś zakręcić, ale będzie tu siedziała jak za karę, kurka wodna. Patrz, no teraz tutaj funkcjonuje, łazi, jest tego paśnika, ale ma po prostu takie gorsze momenty i widzę, że ty, dziewczyno, często sikasz. Staruszka, zobacz, jakie ona ma rogi, jak nosorożec. Dobra, Renatka, chodź no tutaj, stój sobie tu, a ja idę organizować wyżerę. Ona jeszcze wyjada, słuchajcie, resztki jakieś tutaj zostały, kawałki ogórka, jakiś taki głąb od sałaty lodowej. Ale czekaj, dziewczyno, ja już idę z lepszymi smaczkami, tobie się naprawdę należy na tą starość. Słuchajcie, koza żyje 15 lat, tak mówi nauka, a ta koza ma już chyba 14 lat i powiem wam szczerze, to już jest schyłek jej życia. Ładnie wyjada sobie tutaj te wszystkie smaczki, pomidorki. Dobra, myszka, szkoda tej babulki naszej, nie? Dobra, jeszcze to drugie wiaderko. Słuchajcie, jak brałem tą kozę razem z Grażynką, z tą drugą, to ta pani, też już babuńka, mówiła mi, że to są bardzo stare kozy i ona je oddaje. Liczyła na to, że ktoś przyjedzie, tam jej sąsiad po znajomości, po sąsiedzku wystawił ogłoszenie na OLX-a. Ona mówi, że poprosiła go o to, bo szkoda jej było, żeby te kozy po prostu były
słuchajcie, zjedzone, bo one by były zjedzone, bo ta babka, ta starsza pani już nie potrafiła też sama chodzić, ona te kozy wyprowadzała do tyłu gdzieś tam na łączkę za swoją chałupkę, a że sama za nie mogła, no to kozy, gdyby ich nikt nie wziął, byłyby po prostu ugrillowane, zjedzone i tyle. Ja na szczęście to ogłoszenie znalazłem i wziąłem tą babkę Renatkę i tą jej córkę Grażynkę. Kiedyś myślałem, że w ogóle jest odwrotnie, ale weterynarz ostatnio jak tutaj był, to mi powiedział, że ta Renatka jest starsza od tamtej. Ja właśnie tak się dziwiłem, czemu ta koza niby młodsza, niby córka, a wygląda o wiele gorzej. No nie wiem, albo ja to kiedyś źle zrozumiałem, albo ten ktoś źle mi to przekazał, bynajmniej dwie takie kozy przyjechały. One są tutaj, nie wiem, nie chcę się pomylić, ale z półtora roku to na pewno. I one już wtedy było mówione od tego sąsiada, że mają 12 lat. Według mnie, słuchajcie, ta koza jest u schyłu wieku. Też weterynarz, który ostatnio ją badał, mówił, że to jest staruszka i że ona, słuchajcie, za długo najprawdopodobniej nie pociągnie i trzeba byłoby jej po prostu te ostatnie, nie wiem, czy dni, czy tygodnie życia jakoś tutaj umilić i żeby godnie dożyła po prostu tych ostatnich swoich dni, biedulka nasza. Liże ten sosik, tutaj sobie weź od myszki troszeczkę kapusty. Zresztą sama jedz ładnie to, na co masz ochotę. Słuchajcie, moi drodzy, ja wypuszczam ptasiory. Chwilę, niech się wszyscy jeszcze tutaj najedzą, słuchajcie. I tą kózkę za chwilę damy na tamto podwórko. Tam też jest sianko, ona może sobie siankiem trochę doje. I będziemy ją stąd brać i będziemy wypuszczać ptaki. Nie będę przecież teraz ptaków wypuszczał, żeby jej tutaj skakały po głowie i po plecach. Niech w spokoju ta kózka się naje. Dam jej jeszcze 5 minut i pójdziemy wypuszczać pierzastą bandę. Albo wiecie co, zrobię timelapse'a i zobaczymy, jak ta staruszka nasza będzie się poruszać i ile ona jest w stanie zjeść. Let's go! Damy jeszcze tej babce naszej troszeczkę zboża, bo ona już pojadła. Zjadła dosyć sporo, słuchajcie. Łazi tutaj! Zobacz, jak od razu weszła w to. Ja pierniczę! Jak dzik w pery! No, dobra, ładnie sobie wyjadaj. Nie przejmuj się tym, że świnki tam wyzywają przy tej furtce. Zazdrosne, one już swoje dostały. Ale widzisz, jakie są nienażarte? Kurde, czekaj no. Renatka. Ja bym ci może to tutaj dał na tą kapustkę, dobrze? I ładnie sobie swobodnie wyjada, jeszcze ci przyniosę trochę kapusty. Ale takiej kapusty, co tu kiciula nasza ją pilnuje. Czekajcie, takiego liścia chociaż jednego może, kurczę, starczy. Ile ta koza będzie źryć? Jeszcze zdjęć jakiś dostanie. Proszę bardzo, ugryziesz? Ale gdzie tam ona będzie teraz kapustę jeść, jak ona tutaj wymiata po prostu te ziarenka. Myszka, ty może kapusty trochę. Ty niekiedy też jesteś niezły wegetarianin. Dobra, to damy świniom i proszę utkać te ryjska. Dobra, słuchajcie, Renatka już jest tutaj na drugim podwórku. Myszka chodzi, okrąża ją, pilnuje. No zobaczymy, ona chyba jeszcze by chciała tych smaczków, ale już czas najwyższy wypuszczać kuraki, bo one się kotują w tych kurnikach. Tam masz z tyłu dwa baloty siana i radź sobie, Renatka. Lecimy z kurakami. Tego starego buraka, nie że starego, wczorajszego, co go szkodniki skaczący po stołach prawie że całego wydziobały. Damy, słuchajcie, tutaj. Indyki bardzo uwielbiają takie rzeczy. Później jeszcze przyjdziemy i będziemy pokazywać, jak wy to dziobiecie. Patrzcie, już poszczególne jednostki się zainteresowały i teraz jeden po drugim, jeden po prostu odgapiając od drugiego, będą tutaj szablować. Dobra, jeszcze wziąłem jedną, słuchajcie, taką nabierkę. Renatka tu chodzi. No kurde, no gdzieś ona musi się podziać. Słuchajcie, ja nie chciałbym ją tam z kozami trzymać, bo one zaraz będą ją bodać. Będą od razu widzieć, że to jest najsłabszy osobnik w stadzie i będą patrzyły ją. Słuchajcie, no co? Wygnać, wypędzić. Tak to po prostu jest u tych zwierząt w głowie. Tak matka natura im zakodowała, że najsłabszego osobnika
trzeba się pozbyć. Nie wiem, gdzie jest faflut, no ale dobra. Z myszką wypuszczamy, moi drodzy, kuraki. Niektórzy wchodzą tutaj, tutaj bardziej takie młodziaki wchodzą, chociaż niekiedy się zdarzy też, że jakiś indyk wejdzie, jakaś gąska większa, kaczka. Dobra. Jest tu jednak indyczka jakaś faktycznie. Och, cholera, dobra. Puszczamy muzyczkę, moi drodzy, i wypuszczamy te starszaki. Let's go! O, i Ignacy, wylos, dobra. Powietrza trzeba tu trochę wpuścić, mimo tego, że mają tutaj siatkę, słuchajcie. To trzeba przewietrzyć te wszystkie kurniki. Jak to tu wygląda? Dobra, wyżerują te warioty. Wiecie co? Bo tutaj jest ogólnie trochę te podwórko ciasne, jak one się najedzą. Ja chyba tą babkę Renatkę dam po prostu tam do świnek. Tam jest podwórko świnkowe. Świnki póki co chodzą tutaj, podglądają, co się dzieje w tym korycie. Nie, one by jeszcze z chęcią się nażarły, pasi brzuchy jedne. Słuchajcie, albo już to idę zrobić. Renatkę tam damy. Damy jej tam wody, piciu, jakiegoś jedzonka. I będziemy te ptasiory tutaj wypuszczać. Także już zostawię tą furtkę otwartą. No i dobra, gdzie jest ta nasza Renatka? O, tutaj jesteś, dobra. Renatka, to chodź. Za tą psią obruszkę cię chwycę. I idziemy, co? Chodź, pójdziesz tutaj. Zobaczysz sobie, co tu jest. Ja będę ci jutro organizował z tyłu osobne podwórko. Idź no tam. Dobra, słuchajcie, ja zaraz jej doniosę wody i picia, ale tymczasem idziemy jeszcze chwilę do ptasiorów. One już się tutaj rozchodzą. Poszczególne jednostki, patrzcie, gąsiora Dostojewskiego, jak on po prostu rozbraja tego ogórka. Porzucił go chwilę, ale powróci. Powrócił. Dobra, patrz, jak wyrywa, no. Naprawdę silny ma ten dziób. Ja cię, sunek, gryzie. To później, że niektóre kury normalnie mają ogony ucięte jak nożyczkami. Haki jest mocny ten zawodnik. Zobacz, zobacz, co on robi. Normalny karabin. Dobra, co po niektórzy tutaj jeszcze wskoczyli, widzę. Aha, no bo tu są kości. Słuchajcie, ale co do tych kości, no to ja bym tym ptasiorom nie żałował. Trochę tutaj im rzucę. Dla nich też jest potrzebne źródło białka. Patrzcie w ogóle, ile tutaj jest mięsa. Wyobrażacie sobie to? Patrzcie, tu by się człowiek normalnie najadł. Jak ja bym wiedział, że to nie jest dotknięte ludzkim jęzorem, chociaż nie wygląda na takie, to ja bym to pałaszowo po prostu jeszcze palce oblizał. Dobra, patrzcie, jak kury reagują po prostu na mięso. Mięsożercy, no. Jeszcze jednego gnota damy. To jest chyba córka Joli Kwaśniewskiej. Taka szaraczka, no, się wypluła niedawno. Tu no, dziobaj, to mięsiwo. Co ty tu szukasz? Ty chyba, że jesteś wegetarianin. Słuchajcie, resztę tych kości ja biorę i dam pieskom. Bo to są kości wołowe i piesek jak najbardziej może takie kości jeść. Ten świętej pamięci koziołek sarny pilnuje niczym taki, kurka wodna, pióropusz, Indianin. Tych wszystkich tutaj towarzyszy. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, ptasiory jeszcze wyżerają, ja nie będę przeciągał. Biorę się za malowanie. A co my będziemy malować? Może byśmy pomalowali, a dokładniej mówiąc, zaimpregnowali ten po prostu płot tutaj u świnek, tą dobudówkę nad wcześniejszym płotem, bo on był taki niski, ale że kozy przeskakiwały tutaj, później na tą sypialnię świńską i tutaj obżerały drzewa, to takie coś dobudowałem i wypadałoby to przed jesienią po prostu zaimpregnować. No to puszczam muzyczkę, robimy timelapse i biorę się za robotę. Let's go! We'll be right back.
moi drodzy, tak prezentuje się zaimpregnowany płot. Nareszcie wszystko ma taki sam kolor, słuchajcie, a przede wszystkim jest zabezpieczone przed wilgocią, przed deszczami, przed jesienią, przed zimą, przed tymi mrozami, przed tym wszystkim niedobrym, co nas po prostu czeka. Tak samo od wewnątrz. Słuchajcie, przejechałem. Tutaj musiałem w tym świńskim kiblu wąchać. No ale dobra, czego się nie robi, nie? Słuchajcie, wypuściłem naszą Renatkę, bo ona płakała chyba za tą swoją córką. Nie wiem, może ona czuje, że to są jej ostatnie dni i spędzić je chce z rodziną. Zależy, kurde, jak ją ukuje. Raz łazi, raz leży. Tak jak to wszystko się dzieje nawet u ludzi, słuchajcie, nie? Starość, nie radość. Dobro, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze mam do wysłania paczkę z takimi różnymi ozdobnymi kabaczkami. Słuchajcie, mamy tych kabaczków u nas jeszcze od pioruna jasnego i ja stwierdziłem, że podzielę się z wami, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to słuchajcie, w opisie tego vloga, nie dość, że macie linki do zrzutki, do Patronite'a, to jeszcze macie kontakt do mnie na Facebooka, odezwijcie się, nawet liście jeszcze tutaj z podwórka pozbierałem i powkładałem, żeby to jakoś wyglądało tak po jesiennemu. Co ja mówiłem? Aha, no jeżeli byście chcieli, to odzywajcie się na Face'a i taką paczuszkę wam zorganizuję. Mam nadzieję, że wszystkie wejdą, a jak nie wejdą, to co zrobimy? Chyba nic. Kurka wodna, czekaj, dobra. Chyba weszło, słuchajcie, czekaj. Tego małego wyciągniemy. Jakoś tu trzeba to logistycznie dopracować, a ten może jeszcze wejdzie. Kurka wodna wejdzie, najwyżej będzie trochę na górkę. Dobra, słuchajcie, jeszcze tu trochę żołędzi wsypie, a może będzie chciała ta bicka nasza sobie posadzić dąb. To z naszego dębu żołędzie. I jeszcze wsadzamy tutaj pocztówkę, magnesik. Czekajmy, jakoś to kurka wodna muszę tutaj wsadzić, żeby to się nie pogniotło. Może tutaj. O, i dwie takie naklejeczki, moi drodzy, zamykam. Ładnie się zamknęło, idę to jeszcze zabezpieczyć, ofoliować, ostreczować i lecę na pocztę. Dobra, Jaruś, masz jeszcze kapustę i widzieliście tam z tyłu? Monte w wannie spał. Chłopcze kochany, żeś wyskoczył teraz z wanny. No to dobra, macie kapustę. Jakoś sobie chyba tutaj poradzicie, co? Każdy jakoś dojdzie. Będziecie skakać te po łbach, czy nie? No zobaczymy, dobra. Idę w sumie, kurczę, po maczetę i przerąbię wam to na pół. Adasiu, mam nadzieję, że trochę się wyczyściłeś już. No powiedzmy, to ci się wykruszy. Też jak będzie deszcz padał i zmokniesz, to się ładnie umyjesz. Dobra, idę po maczetę. Dobra, jestem z powrotem i pozwólcie, że wam to przekroję. Idź, no rogaczu jeden, albo czekajcie, wykorzystam okazję i tej naszej Matyldzie Czarnej zlikwiduję te kymbyrymby z róg. Dobra, o, perukę sobie jakąś ubrała, gdzieś głowę wtykała tutaj do tego spichlerza i zaplątała się. Dobra, daj ta noto, tutaj to przerąbię. Na trzy części. No, Malwinka, pokazuj ładnie, fajnie, że ci zeszło z tego pyszka. No i dobra, ktoś tu pisze na Messengerze, nie myślcie, że to do was, bo to było do mnie, o ile ktoś to w ogóle słyszał. Dobra, mały Monte też zajada. Moi drodzy, czas na ogłoszenia parafialne. Chodźcie, pokażę wam, jakie są do zgarnięcia pocztówki. Mam nadzieję, że to będzie widać. Czekajcie. Kurka wodna, bo to wszystko trzeba ładnie tutaj wam pokazać i przekazać. Zaczyna wiać, także będę to na pewno zbierał za chwilę po całym podwórku. Dobra, tutaj są jeszcze naklejki. Słuchajcie, każdy, kto wesprze zrzutkę, dostanie taką naklejkę, taką pocztówkę i jeszcze do tego są magnesiki. W opisie tego vloga jest link do zrzutki oraz link do mojego Facebooka. Tam możecie wysyłać swoje adresy, jeżeli wesprzecie zrzutkę, tak jak jest tam napisane w opisie pod tą zrzutką. I słuchajcie, no takie pocztóweczki z pozdrowieniami, albo nawet możemy zrobić pieczątkę ze świńskiego nosa, jak chcecie. Zanurzymy tego świńskiego ryja do błota i odbijemy tak. Jeszcze słuchajcie, są takie magnesy na lodówkę, wodoodporne, elastyczne, to się nic nie złamie ani nie pęknie. Jaruś w okularach, świniaki, gospodarz jak z węża leje. Malwinka, Matylda, prosiaki, wszyscy naraz. Słuchajcie, nawet są takie pejzaże i bardzo mocne są to magnesy. Słuchajcie, one się naprawdę fajnie trzymają. Czekaj, no ej, patrz, przyszła ta nasza bohaterka dzisiejszego odcinka. Dostała trochę wigoru. Słońca wyszło.
i ona po prostu, a czemu to się nie chce tu kleić, bo krzywa powierzchnia jest. Dobra, słuchajcie, jak nakleicie na prosty metal, czy na lodówkę, a chyba lodówki macie proste, nie? Chyba, że ktoś tam na lodówkę skopał, no to dobra. Słuchajcie, elegancko to się wszystko klei, to jest po prostu klej. No trzyma się, to jest nie do ruszenia taki magnes. A co wy tu robicie? Świńską piramidę? Jedna świnia na drugiej prawie, że leży. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście takie magnesy i takie właśnie naklejki i pocztówki, odzywajcie się, wspierajcie zrzutkę, wysyłajcie swoje adresy i ja w kopertę wkładam to wszystko i wysyłam. Tymczasem żegnam się z Państwem widokiem na to stado antylop rogatych i dziękuję, do widzenia, do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.